Cześć, witajcie na kanale LEGO Retro. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję zestaw LEGO. Numer katalogowy 6812. Jest to zestaw serii Space, frakcja Blacktron 2. Zestaw jest z roku 1991 i składa się z 23 elementów oraz zawiera jedną minifigurkę. Przyjrzyjmy się bliżej minifigurce. Minifigurka w tym zestawie, mimo że jest to typowy ludzik frakcji Blacktron, wyróżnia się jak już widzicie jetpackiem. Jest to bardzo fajny element, który występuje jedynie w dwóch zestawach i do tego serii Blacktron 2. W tym najmniejszym oraz jednym z większych tutaj statku powietrznym, który już się pojawił na moim kanale. Jak widzicie, jetpack z przodu jest możliwość zamontowania jakichś tutaj oświetlenia czy jednostudowych elementów. Z tyłu są aż cztery miejsca przewidziane na dodatkowe elementy. Pod charakterystyczną przyubicą, kolorze neon, właśnie neon żółty, kryje się uśmiechnięta typowa buźka ludzika Lego. Nadruk jest tylko z przodu. Jeszcze postaram się pokazać sam jetpack. Jetpack prezentuje się następująco. Bardzo fajna konstrukcja. Jest to dosyć spory element. A tak się prezentuje sama figurka bez jetpacku. Tak jak mówiłem, nadruk tylko z przodu. Charakterystyczne B. Kolorystyka biało-czarne. Przejdźmy teraz do pojazdu. Przechodząc do samego pojazdu, jest to konstrukcja niezwykle mała. Jak powiedziałem, zestaw składa się z 23 elementów, a sama figurka, jak widzieliście, jest dosyć rozbudowana. Zestaw ten no, posiada jeden ruchomy element. Można to uznać, że jest y, funkcja podstawowa, pełni jako reflektor do oświetlania, tutaj drogi Oraz można go przekształcić prawdopodobnie w wykrywacz jakichś minerałów, może jakichś tutaj innych pułapek. Bardzo sprytnie to zostało rozwiązane. Sam zestawik poza oczywiście ruchomymi kołami, no nie ma więcej jakichś tutaj fajerwerków. Oczywiście jest charakterystyczny komputerek dla Blacktronu 2. Tak się zestaw prezentuje. Przejdźmy może do instrukcji składania, która no została zachowana w stanie zawarcie. Żaden róg nie jest wygięty, nic. W stanie idealnym praktycznie raz prawdopodobnie została rozłożona do złożenia tego modelu. Informacja na dole o roku produ produkcji. Instrukcja zawiera Ośładania. Teraz może przejdźmy do pudełka, gdyż również udało się je zachować no, w idealnym stanie, bez żadnej ryski. No, kiedyś sprzedawcy podawali pudełka, więc nawet jest w lepszym stanie niż te współcześnie spotykane w Legostorach czy gdzie indziej, które są całe poobijane. Pudełko z przodu ma no, charakterystyczną grafikę w tamtych latach tutaj tło oraz przede wszystkim przedstawia sam pojazd To co najbardziej mnie interesuje to oczywiście tył pudełka gdyż w tak małym pojeździe projektanci przewidzieli trzy alternatywne konstrukcje Spójrzcie No coś niesamowitego i nie mogę się powstrzymać by nie złożyć wszystkich trzech Zaczynamy po kolei od tej tutaj pseudo, no t, t, zobaczymy, co z tego wyjdzie i co to może być. Speed Build, czas Start. Tak się ten model prezentuje. Jeszcze szybkie porównanie. No, na pewno na plus zasługuje. Prawdopodobnie jest to jakaś mała baza. Tutaj komunikator przenośny. Tak to wygląda. Zostało. No, kilka elementów. Niestety, na pewno szkoda, że koła nie zostały wykorzystane. Przechodzimy do kolejnego tutaj konstrukcji coś takiego. Tak mi to wyszło. Na pewno ciekawym aspektem jest tutaj przyczepienie klocku, modyfikacja kół i przyczepienie do nich tutaj tych kolorowych, transparentnych elementów. Oczywiście powtarzającym się elementem jest ten ruchomy, no tutaj trudno mi powiedzieć, jakiś wykrywacz metali czy tutaj minerałów może. Ewentualnie funkcję radaru może to też pełnić. Konstrukcja raczej, na pewno poprzednia była bardziej zwarta i ładniejsza. Do tego zostało też kilka elementów, jak widzicie. Ostatnią tutaj konstrukcją alternatywną jest ten bardzo mocno no, pochylony tutaj pojazd. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak konstrukcja się prezentuje. Względem oryginału został tylko jeden niewykorzystany klocek, który moim zdaniem można by było gdzieś go umieścić, ale zostawmy to tak, jak yy, projektanci to przewidzieli co tutaj jest charakterystyczne w tym pojeździe. No, moim zdaniem bardzo fajne są tutaj te reflektory. Tak, no tutaj no trudno powiedzieć, jakie jak to by miało zastosowanie praktyczne, jak bardziej by. Oświetlały tą drogę, ale muszę przyznać, że dzięki temu no, pojazd wygląda tak jakoś e, charakterystycznie. Do tego e, może zobaczmy, jak figurka będzie się sama czuła w tym pojeździe. Jak widzicie, figurka pasuje idealnie. No i z tyłu, tutaj, antena robi wrażenie. Spójrzcie, proszę, bardzo fajnie mocowany ten transparentny yy, okrągły element. No i oczywiście antena regulowana. Nie wiem, jak z wygodą korzystania z tego komputera, ale naprawdę konstrukcja bardzo mi się tutaj podoba. Teraz wróćmy jeszcze do y, konstrukcji podstawowej. No, muszę przyznać, co konstrukcja główna to. Y jednak projektanci najwięcej chyba uwagi poświęcili i ten model prezentuje się zdecydowanie najlepiej. Oczywiście te opony względem poprzednich LEGO Space zdejmują się wyjątkowo łatwo. Nie są to jakieś wybitnie miękkie tworzywo, ale jest na pewno miększe niż w poprzednich modelach. Tak się Zestaw prezentuje i pamiętajcie, chcąc kupić ten zestawik, miejcie na uwadze, że to są 23 elementy, więc nie przepłacajcie za niego zbytnio. Jednak z uwagi na ten jackpack, no zestaw z tego co widziałem, kosztuje koło tutaj, no, od 30 zł, wersja taka zupełnie podstawowa, bez instrukcji, bez niczego, po około 50 do nawet 150 za pełen taki komplecik. Z mojej strony to było na tyle. Pamiętajcie: łapka w górę, subskrypcja kanału z dzwoneczkiem, i do następnego odcinka. Hej, cześć. Kot, poleca ten zestaw.